Poro na spotkanie z naszym kolejnym dzisiejszym gościem, a jest nim pani Alicja Andrulewicz, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A mówicie będziemy o międzynarodowym konkursie kulinarnym Sąsiedzi przy stole, który odbył się w tę niedzielę, 10 września w suwałkach. Pogoda, całe szczęście na wbrew obawom, dopisała wrażenia z imprezy? Proszę państwa Międzynarodowy Konkurs kulinarny Sąsiedzi przy stole odbył się w niedzielę 10 września i odbył się w znakomitej atmosferze, atmosferze zabawy, wspólnego biesiadowania, przygotowywania dań kulinarnych. Rzeczywiście był to czas relaksu i odpoczynku i temu wszystkiemu towarzyszyła naprawdę znakomita słoneczna pogoda. Już dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym podziękować mieszkańcom naszego miasta, gościom, turystom, mieszkańcom okolicy, że przyjęli nasze zaproszenie do spotkania w tym dniu i do wspólnego biesiadowania przy tym sąsiedzkim stole. Bardzo serdecznie w imieniu pana prezydenta miasta Suwałk Dziękuję. Dziękuję również współrealizatorom tego wydarzenia, Agencji Reklamowej Emila Bayera, Bayer Media. Bardzo dziękuję. I panu Emilowi, jego współpracownikom, bo dzięki wspólnemu wysiłkowi okazało się, że ta impreza ma swoich miłośników, ma swoich odbiorców. I raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję mieszkańcom miasta, że tak licznie przybyli, że po prostu lubią tę imprezę, że nasza oferta trafia w oczekiwania, i wtedy i organizator jest zadowolony. I współorganizator, bo przecież to robimy dla Państwa. Jeszcze raz kłaniam się nisko i dziękuję za przyjęcie zaproszenia i wspólną zabawę. No, mamy tylko nadzieję, że na tę właśnie imprezę mieszkańcy Suwałk i regionu okolic przyszli z pustymi rządkami, bo było co zjeść. Tak, była to bardzo smaczna impreza, ponieważ sama nazwa wskazuje, konkurs kulinarny, czyli coś będziemy gotować. A gotowaliśmy rzeczywiście przepysznie, smacznie. I żeby ugotować dla Państwa te dania, pojawiły się ekipy z Rosji, Łotwy, Białorusi i ekipa z Suwałk. Rzeczywiście każda z tych ekip przygotowała swoje dania, dania regionalne, oparte o ich własne receptury, ale też dania z grzybów, o co bardzo prosiliśmy, również desery. Tych dań było przygotowanych bardzo dużo, były bardzo smaczne. Były też warsztaty zorganizowane dla tych chętnych, którzy chcieli się przyjrzeć, jak można przygotować potrawę z grzybów. I tutaj z tego miejsca również serdecznie dziękuję dyrekcji Centrum Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego, dyrekcji, pedagogom i uczniom, którzy przygotowali zupę grzybową, przygotowali szaszłyki z grzybów. I rzeczywiście pokazywali, jak tego się można nauczyć. Ale wracając do tych profesjonalnych ekip kulinarnych, na pewno mieszkańcy są ciekawi, która z tych ekip ugotowała dania najsmaczniejsze. No tak naprawdę trudno było wyróżnić te dania, bo wszystkie wyróżniały się znakomitym smakiem dobrym wyrazem artystycznym i jeżeli tacy fachowcy jak Robert Sowa znany z kulinarny, Marcin Budynek czy Andrzej Pojawa, ale również towarzyszący im Osoby mm, znające się na kuchni, ale też mające olbrzymie doświadczenie w organizacji różnego typu eventów i też degustujące różne dania, uznawały te potrawy za znakomite i trudno było wybrać jakąś najlepszą, ale mimo wszystko konkurs to konkurs, jurorzy mieli ostre kryteria. I mogę Państwu powiedzieć, że najlepsze, najdoskonalsze, najbardziej smaczne dania przygotowała ekipa rosyjska, ale tuż za nią uplasowała się ekipa polska z Suwałk, Katering Suwalski, która to jest ból, bo przegrała tylko jednym punktem w ocenie jurorów. Jej dania również były przepyszne. Za Suwalczanami uplasowała się ekipa kucharska z Łotwy, a tuż za Łotwą Białoruś. Z tym, że wszystkie ekipy zostały wyróżnione, za aktywność, za chęć podzielenia się swoim kosztem kulinarnym, za to, że poświęcili swój prywatny czas, żeby tutaj razem z nami bawić się i gotować dla naszych mieszkańców, uczyć. Mogę przypomnieć kilka potraw, które bardzo smakowały jurorom. Była to na pewno, jeżeli chodzi o ekipę rosyjską, ekipa z Rosji przygotowała znakomity, Tort z ciasta naleśnikowego, przekładany borowikami, scalony jajkiem i serem, i to wszystko wyglądało bardzo, bardzo okazale. Zapamiętałam również ekipy Suwalskiej potrawę z hub w sosie borowikowym. Wyglądała znakomicie, pachniała wspaniale i była przepyszna, jak stwierdził Robert Sowa mistrzostwo świata, ale również ta ekipa przygotowała dodatkowo krokiet nadziewany grzybami. No i powiem szczerze, że krokiet ma swoją wielkość. Roży mieli sporo dań do zdegustowania, ale jednak ten krokiet również przykuł ich uwagę. Jeżeli chodzi o desery, to przypominam sobie znakomity deser, który było to jabłko w cieście francuskim nadziane rodzynkami i orzechami włoskimi i w polewie migdałowej. No. Wyglądało i smakowało rzeczywiście niezwykle przepysznie. Trudno te wszystkie dania wymienić, ale był jeszcze i bigos z grzybami, były zupy grzybowe, były inne desery, które rzeczywiście są znakomite. Czyli ta inwencja kucharska była wspaniała. Wykorzystanie. Potrawy grzybów do sporządzania potraw okazało się strzałem w dziesiątkę. Mhm. Natomiast również desery z owocami, bo też był znakomity, przygotowany przez Łotyszy. To chyba był jeden z najlepszych deserów. Łotysze przygotowali pudding z owocami i z. Nie wiem co tam jeszcze było, ale na pewno ten pudding zawierał dobrego. owoce, czymś był polany i rzeczywiście smakowało to znakomicie. Rozumiemy, Więc... że y, miała pani okazję spróbować te wszystkie potrawy. Podium no, i nie tylko. No trudno było spróbować wszystkie, ale niektóre z tych potraw rzeczywiście spróbowałam. Cieszyłam się też bardzo, że Mieszkańcy miasta nie tylko cieszyli się przy muzyce zespołów folklorystycznych, które przybyły z państw sąsiedzkich, tak samo z Rosji, Białorusi, Łotwy, z Suwałk, z Litwy. Suwałk znakomicie nas bawił i rozpoczął zabawę, i wprowadził w doskonały nastrój. To był zespół suwalskie Starszaki. I po kolei to już potem się tak wspaniale ta muzyka rozwijała, tak wspaniałe instrumenty, wspaniałe wykonanie, że cieszyło mnie to, że Suwalczanie nie tylko słuchają, ale też tańczą przy tej muzyce, co świadczyło o tym, że są rzeczywiście, odpoczywają, bawią się i nabierają sił przed nowym tygodniem pracy. Sporo też mieszkańców miasta, gości, turystów zgromadziły przygotowane w tym dniu stoiska z rękodziełem ludowym, ale również z daniami wyprodukowanymi przez czy gospodynie wiejskie, czy też restauracje, czy bary. Suwałk z okolic, a także z innych państw było też stoisko z materiałami promocyjnymi Wigierskiego Parku Narodowego i Informacji Turystycznej naszej miejskiej miasta Suwałki. Można było zdegustować sękacza, spróbować kiszki ziemniaczanej, babki, kartaczy. Cieszyliśmy się bardzo, że tak okazale i wspaniale wyglądało stoisko Fundacji Wigry Pro, którego siedziba mieści się tej fundacji w klasztorze powigierskim i który w przyszłym roku będzie obchodził 350 i też rzeczywiście to stoisko ich wyglądało znakomicie. Myślę, że każdy kto chciał mógł zaopatrzeć się w jakąś pamiątkę, w jakieś rękodzieło ludowe i rzeczywiście taka oferta była przygotowana i Suwalczanie z tego korzystali. No, nie sposób nie wspomnieć tutaj tego tira kulinarnego, z którym przyjechał Robert Sowa. Nawet my sami nie mieliśmy dokładnie wyobrażenia, jak to będzie, ale to przeszło nasze najśmielsze wyobrażenia, ponieważ zwalczanie no, byli zainteresowani przede wszystkim, jak gotuje Robert Sowa, jakich przypraw używa. I te dwa stoiska cieszyły się wielką popularnością i przyciągały, przykowały uwagę suwalczan. Czyli wszyscy, mieszkańcy miasta, uczestnicy, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby rzeczywiście przyjemnie spędzić czas. I odniosłam takie wrażenie, że świetnie się wszyscy bawimy, uzupełniamy się i tak powinno być. Jeżeli coś robimy, to robimy dla kogoś, wspólnie z kimś, po to, żeby się dobrze bawić. Mieliśmy wrażenie, że to Dokładnie wykonaliśmy. Tak. Sponsorami nagród, przypomnę, dla zespołów kucharzy i zespołów muzycznych byli Zielarnia Suwalska, Piekarnia Cymes, Sklep Tesco, a także Sklep Awokado. Czyli oraz rozumiem, miasto że Suwałki. oraz miasto, tutaj warto wspomnieć, miasto Suwałki. Czyli wszyscy zadowoleni. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Pan prezydent Czesław Rękiewicz podsum na podsumowanie imprezy po wręczeniu nagród zaprosił wszystkie ekipy za rok, bo za rok będziemy święcić piąty już no właśnie, plany na kolejny Międzynarodowy rok. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny. Na pewno będziemy się starać, żeby on był nie mniej atrakcyjny jak te cztery edycje do tej pory i mamy kilka miesięcy, żeby to rzeczywiście rzetelnie i dobrze przygotować i postaramy się, żeby tak było. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za zaproszenie do radia i raz jeszcze w imieniu Pana Prezydenta dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej imprezie. Przypomnijmy, naszym czwartkowym gościem była Pani Alicja Andrulewicz, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.